Modernizacja domu dziecka w Szklarskiej Porębie to bardzo ważna inwestycja, szczególnie dla dzieci. Odnowiony zostanie nie tylko budynek, ale również boisko. Znajdzie się również miejsce na mieszkanie usamodzielniające dla dwóch wychowanków. Bardzo ważna inwestycja dla naszych dzieci, dzieci powiatu karkonoskiego, które znalazły się w trudnej życiowej sytuacji, zostały odebrane swoim rodzicom przez decyzję sądu. Takie dzieci trafiają do pieczy zastępczej, zorganizowanej. W tym przypadku mówimy o domu dziecka w Szklarskiej Porębie. I dlatego zależało nam już od początku kadencji, żeby warunki naszych dzieci były jak najlepsze w domu dziecka w Szklarskiej Porębie. No jest to bardzo ważna inwestycja, bo ona poprawi całkowicie taki byt socjalny naszych dzieciaków. Nasze dzieciaki mają tutaj dobrych opiekunów, pedagogów, fajnego psychologa. W związku z tym ta taka sfera emocjonalna jest dosyć mocno u nas rozwinięta. No i teraz chcielibyśmy też mocno poprawić tą taką sferę bytową dzieciaków. Fajne pokoje, chociaż one są cały czas remontowane, ale no taki duży zastrzyk gotówki i remont całego budynku, wszystkich pokoi i tego, co jest na zewnątrz, no byłby fajny dla dzieciaków. Dlatego też złożyliśmy wniosek do rządowych funduszy, pozyskaliśmy 5 milionów złotych z Polskiego Ładu i planowaliśmy budowę 3 nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. No ze względu na zbyt duże oferty na budowę 3 nowych placówek zrezygnowaliśmy z tego przedsięwzięcia. Modernizacja sprawi, że będzie więcej miejsc, dzięki czemu dzieci z powiatu karkonoskiego nie będą wysyłane do innych sierocińców w Polsce. Chcemy w tej chwili przeznaczyć całe te środki, 5 milionów złotych, na remont, modernizację obecnie istniejącego budynku. Tak, żeby on się stał nowoczesny, bezpieczny, komfortowy, no, przytulny. Chcemy też troszeczkę rozbudować to miejsce, wybudować dodatkową antresolę, no, wymienić oczywiście okna, czyli stolarka drzwiowa, okienna, ocieplić, również wykonać nową elewację, zmienić całkowicie wyposażenie. Być może też część pomieszczeń zostanie przebudowana. No i to, co ważne dla dzieci, dla tych najmłodszych i tych starszych, to otoczenie. Więc nowe place zabaw, boiska, no tak, żeby dzieci były szczęśliwe, bezpieczne i zadowolone, żeby mogły w tych warunkach no, czerpać jak najwięcej. Bo te dzieci no, są warte, że tak powiem, żeby wkładać w nie każde pieniądze i żeby miały wszystko jak najlepsze. No bo do tej pory tego nie miały. Dla Echo24 Anna Stańczak.